Na początku grudnia minister transportu z wyprzedzeniem zapowiedział strajk na kolei, który miała zorganizować strona związkowa. Nie przypuszczał jednak, iż w województwie śląskim akcję tę niejako przed terminem zrealizuje regionalna koalicja rządząca, nasza wielka trójka, czyli PO, RAS i PSL. Do polskiej historii w tym roku Śląsk przejdzie zapewne nie jako miejsce takiej czy innej akcji protestacyjnej, ale dzięki bezprzykładnej operacji dezorganizacji, a właściwie sabotażu, który nieomal sparaliżował transport kolejowy w najbardziej uprzemysłowionym i zaludnionym regionie kraju. Wszystko to dzięki politycznie namaszczonym menadżerom, w cudzysłowie, kolejnictwa, którzy dyrygowali kolejami śląskimi. Pragnę wskazać kilka oczywistych powodów tego największego od dziesiątków lat bałaganu zafundowanego nam przez kretynów i idiotów, którzy powołani przez marszałka województwa zafundowali nam taki kolejowy pasztet na święta. Wybaczcie Państwo mocne określenia tych menadżerów, w cudzysłowie, kolejnictwa, ale w gruncie rzeczy ja tymi określeniami chronię ich przed społecznym linczem. Bo jeśli nie są to idioci i kretyni, to wobec tego co? Sabotażyści? Dywersanci? Bądźmy jednak wielkoduszni. A teraz bardziej konkretnie. Po pierwsze, ta ryba o nazwie Koleje Śląskie była popsuta od głowy. Z trzech osób niedawnego zarządu dwie, jak wiemy, miały kolizję z prawem. Po drugie, okazuje się, że wiedza i doświadczenie w kolejnictwie gromadzone latami i przekazywane w normalnym procesie rotacji kadrowej w przedsiębiorstwie nie da się zastąpić PR-em i kumplami z kalendarzyka politycznych kontaktów PO. Po trzecie, marszałek województwa śląskiego, skazując Śląski Zakład Przewozów Regionalnych na rozwiązanie, zmarnował istotny kapitał, jakim jest sukcesja wiedzy. Dodatkowo wiedzy specyficznej dla prowadzenia przewozów pasażerskich w 5-milionowym województwie. Po czwarte, Koleje Śląskie to dzisiaj prawdziwa kolekcja różnorodnego taboru polskiego, czeskiego, holenderskiego, a koszty serwisu takiej zbieraniny, problemy z częściami zamiennymi latami odbijać się będą na podwyższonych kosztach spółki. Umieć zepsuć to również sztuka. Ta udała się władzom PO w sposób doskonały. Jak to mówią kolejarze z krwi i kości na Śląsku, takiego pierońskiego bajzlu to my tutaj nigdy nie mieli. Zwolnić 1000 osób, rozregulować komunikację kolejową, nie liczyć się z kosztami, a na koniec ogłosić się ofiarą własnych kumpli z PO i jeszcze aspirować do tytułu człowieka honoru. No, to marszałkowi tego regionu się naprawdę udało. Możemy poczuć się jak w Grecji, pod betlejemską szopką tańczyć Greka Zorbę, podziwiając jego sukces taką piękną katastrofą.